nasze 17 takie spotkanie, które nazywamy tradycyjnie jajcarnią. Dlatego, że kiedyś święciliśmy motocykle razem z pokarmami wielkanocnymi. Było ich tam kilkanaście, potem setka, dwie setki najwyżej. W Oliwie przy katedrze, wyobraźcie sobie drodzy, dobrnęliśmy do 200. Tymczasem tutaj, do Sobowidza, w gminie Trąbki Wielkie, przyjeżdża ludzi tysiącami. Dzisiaj rozdaliśmy ponad 3000 opasek, wyczerpały się, a ludzie ciągle jechali i jechali. A chyba wszystko dlatego, że tu jest gościnnie i szkoła, która gotuje nam grochówkę, i strażacy, którzy to podają, szykują grilla, i panie z Caritasu, które podają gorącą kawę, herbatę, ciacha upieczone przez parafianki. Gościnność jest taka, że skupia wielu ludzi, którzy sami nie jeżdżą na motocyklach, ale bardzo im ciepło na sercu, a motocyklistom, którzy przyjeżdżają, też cieplej, kiedy się spotykają z taką życzliwością, z uśmiechem. Gmina od lat współpracuje z nami, nie tylko nagrody fundując, ale organizując to wszystko, koordynując przedsięwzięcia. Podobnie ośrodek kultury, miejscowa stacja przeglądów pojazdów w Trąbkach Wielkich, która też zawsze funduje przeglądy darmowe dla jednośladów. Przyznacie, że to nie jest codzienna atrakcja. Mamy takie wsparcie jak Gdańskie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ci jeszcze z czasów przedsobowickich naszych, a więc 9-10 lat temu już byli razem z nami i starali się taką pasję krzewić, którą można uprawiać tylko i wyłącznie bez alkoholu, bez narkotyków. Jak kiedyś będziecie chcieli do nas zawitać, to pamiętajcie, albo czwarta niedziela postu, albo pierwsza niedziela prawdziwej wiosny, tak jak dzisiaj. Zapraszamy do Sobowidza, niech wam będzie z nami dobrze. Samych szczęśliwych dróg, suchych i błogosławionych. Że ten sezon motocyklowy rozpoczynamy właśnie w ten sposób, wspólną modlitwą i właśnie tu się spotykamy.